Cześć, witajcie 6 stycznia, godzina 9:12, dzień świąteczny. Miałem nie robić dzisiaj nagrania w założeniu takim cotygodniowego planu, ale pomyślałem sobie, że zrobię to po prostu już w takim prawdziwym ekspresie, tylko po to, żeby zaktualizować sytuację Bitcoina, czyli pociągnąć jakby ten wczorajszy wątek, który się tutaj dzieje. I teraz cóż, żeby było naprawdę szybko, zwięźle i konkretnie, to tak. Wspomniałem Wam o tym, że po tym ruchu tutaj korekcyjnym będę szukał w strukturach tutaj w środku albo układów, które będą mi się rysować do dołu, czyli geometria będzie mi wskazywać możliwe układy do spadków, albo oczywiście układów, które będą mi się rozwijać do góry i które będą mi wskazywać drogę do góry. I jeszcze wczoraj, dokładnie wczoraj, pod wczorajszym nagraniem wrzuciłem taki komentarz, no bo nie bardzo wiedziałem też, jak mogę Wam poza grupą, która... Właśnie, co do grupy, prawdopodobnie grupa jutro zostanie otwarta, także taki news dla Was, taka informacja, że jutro, chyba jutro nagram, zrobię takie nagranie i powiem, na jakich zasadach można uczestniczyć w grupie, także i wtedy będziecie mogli widzieć to na bieżąco wszystko, a moje komentarze tego typu nie będą potrzebne, no po prostu zbędne. Natomiast no, wrzuciłem tutaj taki komentarz, że pojawiła się pierwsza struktura wewnętrzna i jest prowzrostowa i że jutro pokażę to w filmie, a o 17:32 jeszcze nadpisałem w tym komentarzu, że w ramach struktury wzrostowej pokonana została linia trendu spadkowego, co jest sygnałem oczywiście potwierdzającym dalsze wzrosty i to już jest 2 razy za wzrostami. W związku z czym wróćmy do wykresu i my tutaj bardzo dokładnie udało się to odnaleźć. Łącznie tutaj w grupie jesteśmy już praktycznie całym tym swingu wzrostowym do góry w pozycjach z dźwignią. Bierzemy to, tak? Wzięliśmy to. Tylko teraz tak. Dlaczego robię to nagranie? Ponieważ są dwie cały czas możliwości. Pierwsza możliwość jest taka, że ta korekta się zakończyła. Koniec. To był koniec. Czyli ta korekta, to co miała za zadanie zrobić, to zrobiła. Choć byłaby ona w tym przypadku wyjątkowo płytką korektą. No ale w silnym trendzie wzrostowym Bitcoin wcześniej też robiłby wyjątkowo płytkiej korekty. Natomiast tutaj a propos tej głębokości jeszcze, to być może wyjątkowo płytką, ale też stosunkowo nieproporcjonalnie głębszą niż poprzednie. Co dla mnie cały czas wskazuje na to, że już taka głębokość korekty mogłaby stanowić o złamaniu tego trendu, który dotychczas panuje od marca tutaj tego roku, czyli tego trendu. Tak? Ta głębokość tutaj była zdecydowanie za wysoka, ale oczywiście wysoki interwał nie pokazał żadnej formacji. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tak, pierwsza opcja, tak jak powiedziałem, po korekcie jedziemy kolejnym impulsem do góry. No i to by się układało w całość, że rzeczywiście ten impuls tutaj zaczyna się rysować w taki sposób, jak powinien się rysować impuls, czyli jest przewidywalny, jest łatwy do określenia. Ale jest też taka możliwość, że tutaj ten ruch do góry nie jest ruchem impulsowym, choć bardzo go przypomina, a jest ruchem trójfalowym ABC. Czyli tutaj mamy falę pierwszą, małą A wewnętrzną. Tutaj mamy falę B wewnętrzną. I w tej chwili rysuje się fala C. Mała. I ten trójfalowy ruch, który mógłby się jeszcze w taki sposób zamknąć, uwaga, trójfalowy, w taki właśnie sposób, mógłby stanowić falę B korekty, która nadal będzie chciała się rozwijać. Czyli o ile to nie było zakończenie korekty, tylko mieliśmy falę A, teraz mamy falę B, no i po fali B przyjdzie jeszcze fala C. I teraz fala C, ponieważ ta korekta była, mówię, naprawdę wyjątkowo płytka, to fala C, niech no ja tutaj spojrzę, fala C powinna ten ruch korekcyjny zrobić już taki, jak każdy chciałby widzieć, czyli 50% impulsu. 50% impulsu. Załóżmy, że to już jest wierzchołek. Oczywiście jeśli ten wierzchołek się zmieni, to ja w swoje mierzenia będę musiał przenieść, przestawić. To 50% impulsu mamy tutaj. 26500. Tylko tego ostatniego impulsu. Przypomnijmy sobie. Tak, jestem teraz na Coinbase. Dokładnie tego samego. Tego, który był tak ładnie wcześniej przez nas tutaj mierzony i opisywany. Znowu 50%, 26000. 618. 23700. Czyli płytkie A. Teraz B, które wyjdzie przez wierzchołek, ma prawo, czyli tutaj załóżmy, że teraz zedytuję te informacje. A i tu będzie fala B. Znowu pytanie padłoby, czy może być tak, że impuls wychodzący przez szczyt można uznać za korektę. Oczywiście, że można, dlatego że to się nazywa korekta nieregularna, czyli mamy płytkie A, B wychodzące przez szczyt i alternatywnie spadki. No dobrze, no ale no to ktoś pomyślałby albo powiedział, czyli stanęliśmy w miejscu, gdzie w sumie nie wiadomo, co będzie. Będzie fala, albo jedziemy impulsem do góry, albo będzie korekta. No to co daje nam taki przekaz? Jaka to jest informacja dla nas, że może być albo wzrost, albo spadek? Technicznie, teoretycznie, jakby się zastanowić, to żadna, ale jest rozwiązanie tego problemu i już mówię jakie. Wróćmy na chwilę do tego pierwotnego oznaczenia. Trochę to usunę. Zamieńmy jednak ten scenariusz na ten prowzrostowy, impulsowy. Czyli załóżmy, że jednak ta korekta tutaj się zakończyła, a my chcemy, żeby to był nasz impuls. Nowy, z nowym szczytem, bez żadnej korekty, zapominamy o tej korekcie. Z tym dramatycznym cofnięciem się do 50%. To teraz tak. Popatrzcie. Tu mamy pierwszą istotną korektę. Tutaj. Potem mamy jeszcze dwie korekty. Pierwsza była tutaj. Może trochę ciężej i trudniej je wychwycić, ale one zostały przez nas wczoraj wieczorem i po południu i wieczorem wychwycone. Ok. Tu jest nasz wewnętrzny ruch. Tutaj te korekty pomogły przyłączyć się do tych wzrostów. I teraz cofamy się do tej czerwonej korekty. I teraz tak. Ta korekta zostanie powtórzona. To znaczy wartość tej korekty zostanie powtórzona. Być może to jest już to, a być może nie jest. Być może będzie... Tutaj się to nam rozwinie bardziej. Ten ruch jeszcze. Być może będzie wyższy. Nie wnikam teraz w zasięg tutaj tego wzrostu. Interesuje mnie tylko fakt, że ta korekta zostanie powtórzona. Albo teraz, albo później. Wartość tej korekty zostanie powtórzona. I to będzie miejsce bardzo, bardzo, bardzo gorące do tego, żeby przyłączyć się do rynku na wzrosty. Czyli ta korekta w chwili, kiedy będzie powtarzana, to na jej końcu stworzy się coś na wzór strefy popytu. Czyli to będzie strefa jak najbardziej silnego układu buy. I teraz tak. Teraz to, co powiem, jest bardzo ważne. Jeśli ta strefa buy zwycięży, to znaczy rzeczywiście z tej strefy buy te buy wystrzelą w górę i pojadą po szczyt, to znaczy, że rzeczywiście tutaj mamy układ impulsowy i ten buy nam bardzo ładnie wejdzie i pojedziemy po kolejny wierzchołek. Jeśli natomiast stanie się tak, że ten buy tutaj, my tutaj zrobimy buy w tej strefie, a ten buy nam tutaj niestety nie wyjdzie i cena wyjedzie poniżej żółtej strefy. To oczywiście nasze transakcje zamkną się stop lossami na jakiejś tam niewielkiej stracie przewidywalnej wcześniej z założenia. Natomiast to, co będzie wtedy dla nas istotne, to właśnie to będzie moment, w którym układ 1, 2, 3, 4, 5 do góry impulsowy, nowego silnego impulsu zamieni się w oznaczenie A, B, C, czyli wtedy będę mógł uznać, że to było moje A, B, C w dużym B i rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z korektą, czyli ten przełom właśnie tego gorącego wejścia, tego gorącego układu, który albo się uda, albo się nie uda, będzie nam rozstrzygał całe te przedsięwzięcie. No, ktoś być może nie bardzo w tej chwili łapie, o co chodzi w tym wszystkim i ja rozumiem, dlatego że do tego potrzebna jest wiedza dokładnie, dlaczego w tym miejscu, a nie w innym, dlaczego to skrzyżowanie jest istotne, ale wy nie musicie tego wiedzieć. To nie jest coś, co ja muszę wam się wytłumaczyć, dlaczego tak to działa, jak to działa i dlaczego właśnie w taki sposób się to odbywa. No bo nie musicie zostać chirurgiem do tej operacji, tak? Wy po prostu wystarczy, że będziecie obserwować to, co ja robię i to, co my będziemy robić w grupie. Także taki przełom nastąpi i my będziemy wtedy wiedzieć dokładnie, który układ się rysuje i w tym momencie będziemy wiedzieć, czy czeka nas jeszcze dalej duża korekta, czy już faktycznie bardzo ładnie weszliśmy w kolejny raz w buy z dźwignią i pojedziemy znowu po kolejne szczyty. Dodatkowo powiem wam jeszcze tyle, że jak już ta czerwona korekta się zacznie, to tutaj oczywiście wyznaczę jakąś, to jest przykładowa strefa absolutnie, żebyście jej tutaj nie odnosili teraz do wartości cenowej w tej chwili, tylko chodziło mi o schemat. To będzie można w tej strefie wyznaczyć bardzo dokładnie, co praktycznie co do dolara miejsce, w którym powinna cena się odbić. Także zrobimy to tak, że to będzie strefa żółta, ale w tej żółtej strefie wyznaczymy najbardziej prawdopodobne miejsce do tego, żeby ta cena się odbiła. Taki jest plan. To jest plan wojny, plan bitwy handlowej na Bitcoina na najbliższy czas, na najbliższe godziny, może minuty to bym przesadził, najbliższe godziny, najbliższe dni, jaki ja zamierzam handlować. Wszystko w tej chwili bardzo czytelnie się układa, klaruje. Zobaczymy, czy ta czytelność pozostanie, czy tutaj cena nie zaskoczy, czy nas czymś. Nie, ale nie powinna, Widać, że to się układa, to się realizuje dokładnie tak, jak ja bym tego chciał, żeby to się właśnie realizowało. Ok. Nie wiem, jak to się synchronizuje z nagraniem następnym. Mam nadzieję, że dobrze się synchronizuje, no bo jak ta czerwona korekta się zacznie, to trochę czasu będzie na to, żeby przygotować nagranie. No a jeśli nie, to tak jak powiedziałem, jutro powinna zostać wam udostępniona grupa i wtedy przestajemy się martwić o to, czy ja zdążę się dopasować z nagraniem, czy nie zdążę, ponieważ wy będziecie widzieć to ewentualnie, jeżeli dołączycie oczywiście na bieżąco, w którym momencie, co się dzieje. Nie przegapimy tego na pewno. W żaden sposób nie będziemy w stanie się tutaj pomylić. Jeszcze skoro mówimy o planie takiej bitwy, wojny handlowej, to ja, jak wiecie, od dawna prowadzę pozycję na złocie od praktycznie samego dołka, przez później kolejne jeszcze dołki. Pozycje zakupowe, pozycje długie, czy też inaczej mówiąc pozycje buy. Natomiast dojechaliśmy, czy zbliżamy się do takiego miejsca w cenie, w którym jeśli mam pokazać wam plan wojny handlowej, to pokażę wam też handel na złocie, który za chwilę w moim wydaniu będzie się odbywał. I to jest handel przeciwstawny do moich pozycji długich z samego dołu. Czyli jak wiecie, ja cały czas tu jestem w tych wzrostach, w zyskach. Dużo zysków już zrealizowałem tutaj po drodze. Ale zobaczcie, widzicie te dwie linie, niebieską i czerwoną. To są linie, które za chwilę zostaną dotknięte. Za chwilę. Naprawdę niewiele tutaj brakuje cenie złota, żeby już dotknąć te poziomy. Widzicie? Tutaj jest to bardzo ładnie widoczne. Przypominam też, że jesteśmy w strefie, tej żółtej strefie, która jest strefą mimo wszystko podaży, tutaj lokalnej podaży wynikającej z tego trendu spadkowego. I w tej strefie właśnie podaży znajduje się ostatnie miejsce, bo zobaczcie, że tutaj, tutaj niższa strefa podaży, która była wcześniej, ona zadziałała tą korektą, ale ta wyższa strefa podaży, ona jeszcze nie zadziałała w ogóle ani razu. Widzicie? Nie było jeszcze strzału w dół. A tutaj jest ostatni przystanek, który, choć ja oczywiście jestem tym, którzy tutaj są w tym gronie kupujących, prowzrostowych, ale ja wiem, co widzą też ci, którzy są w gronie sprzedających, czyli tych prospadkowych. I oni w tym układzie widzą teraz poziomy cenowe 1956-1957. Z tych poziomów cenowych oni będą chcieli sprzedawać, będą chcieli układać swoje shorty. Zobaczcie, te poziomy prawie zostały osiągnięte i jeszcze nie zostały, ale zaraz zostaną. I wiecie, co ja zrobię? Ja się przyłączę do tej przeciwnej mi grupie, czyli grupie, która będzie obstawiała spadki na złocie. I tutaj z tych pozycji zawrę układy pozycji short, zakładając, że oczywiście mogę się mylić, nie mieć racji. Moje założenie co do tego, że nie mam racji, będzie po pierwsze, przy wybiciu tego wierzchołka oznaczonego pomarańczową linią. To już będzie taki pierwszy sygnał, że prawdopodobnie te shorty mogłyby się nie udać, ale może trzeba uważać, bo to się może skończyć tak zwanym false breakiem, co później ustanowi historycznie formację podwójnego wierzchołka. I ten false break wybiłby tu stop lossy i pojechaliby dalej niżej. Także tu się trzeba zabezpieczyć stop lossem tak, żeby na ten false break w razie czego nie trafić. Natomiast wyżej jest linia, czarna linia i to jest dokładnie $1981, który już stanowi taki docelowy, rzeczywisty stop loss dla tych transakcji, czyli gdyby się okazało, że one mają nie zadziałać, to już będzie ostateczne potwierdzenie, ok, na pewno nie zadziałało. Także gdzieś tu trzeba te swoje stop lossy układać na ten scenariusz, gdyby miał on się nie udać, ale jeśli miałby się udać, czyli ci, którzy chcą tutaj handlować w dół, osiągnęliby swoje założenie, to oni zmierzają tutaj z powrotem po ten dołek. Oczywiście i jeszcze niżej. W związku z czym, jeżeli to by się miało udać, to tutaj te wejście moje może przynieść, no oczywiście zanegować mój scenariusz do góry, który już jest w zyskach, czyli mógłbym ewentualnie pożegnać się ze swoimi transakcjami buy, ale przywitać się ze swoją nową transakcją short, która wychodząc przez dno, znowu przyniesie mi niesamowite zyski. Także zobaczcie, co się dzieje. Tu już mam transakcje zyskowne buy, bardzo zyskowne buy. Widzieliście zresztą je przed chwilą. Też nie wszystkie, nie na wszystkich kontach. A tu za chwilę może się pojawić short z mojej strony. No i tą informacją też się dzielę z wami. Może, nie wiem, wykorzystacie ją dla siebie, może nie. Ale taki jest plan bitwy handlowej na tę chwilę, bitcoinowo-złotowej. Zobaczymy, co z tego wyniknie, jak to się dalej ułoży. Stracić na tym będzie trudno, a do zyskania możliwość jest całkiem przyzwoita. No i życzę wam oczywiście powodzenia w handlu. No dobra, to skoro przerobiliśmy sobie plan bitwy na Bitcoinie i plan bitwy na złocie, to wrócę do kilku najciekawszych komentarzy, na które chciałem wam odpowiedzieć, ale zrobiłem sobie tutaj taki skrót i powiedzmy, że będę się tutaj trzymał tego. I teraz tak. Life Witson. Dlaczego twierdzisz, że szybki powrót po spadku oznacza wzrosty? Przecież oni już pozbyli się kasy na tym szybkim powrocie. To skąd wezmą się kolejni? Odpowiedź jest całkiem prosta, ponieważ tak funkcjonuje analiza techniczna. Jeżeli ma być w tej chwili, ma rozpocząć się jakaś prospadkowa struktura, czyli chcemy zobaczyć spadki, to takie szybkie wybicia z powrotem przeciwne do nowo powstającego kierunku, one no, są jakby no, są przeciwstawne ku temu, także tutaj tak po prostu działa analiza techniczna. No. Tak działa analiza techniczna, czyli lub odwrotnie, gdyby była sytuacja taka, że oczekuję wzrostów, czyli była jakieś spadki, nagle załóżmy, że buduje mi się jakaś struktura formacji wzrostowej i na przykład za chwilę pojawia się kolejna świeca wzrostowa silna i od razu zostaje zbita w dół, czyli od razu zostaje spadek i tak naprawdę po tej świece zostaje tylko cień górny tutaj, to tak nie powinno być, tak się nie powinno wydarzyć. Jeżeli rzeczywiście cena dotknęła poziomu, w którym pali się ognisko i ma być strzał do góry z tego miejsca, to taka sytuacja z tym cieniem nie powinna się pojawić. A dokładnie to się pojawiło w tej chwili na Bitcoinie od dołu, czyli zostało to bardzo silne, w silny sposób zanegowane, wybite do góry. Ok, dalej. Fajter. Jurek, jakie książki polecasz? Gdzie najwięcej się nauczyłeś, jeśli chodzi o teorię? Nie mówię o praktyce. Edit, dosłuchałem, że nie czytałeś książek. W takim razie skąd brałeś teorię? No właśnie. Dokładnie, powtarzam po raz kolejny. Nie przeczytałem ani jednej książki z analizy technicznej, ani jednej. Więc często spotykacie się z ludźmi, którzy wiecie, mówią, wiecie, ten człowiek w tej książce napisał to, tamten co innego i to jest takie wzmacniające fundamenty tych ludzi, którzy cokolwiek wypowiadają, no bo on przeczytał książkę, on jest gość. A ja nie przeczytałem żadnej książki z analizy technicznej, natomiast nauczyłem się analizy technicznej oraz handlu od ludzi, którzy sami handlują, tak? Czyli nie piszą książki, nie są youtuberami, po prostu siedzą przy wykresach i żyją z wyciągania pieniędzy z giełdy. I ja ich poprosiłem o to, żeby oni mnie nauczyli. Może mówię w liczbie mnogiej, ponieważ rzeczywiście to nie była jedna osoba, choć od jednej się zaczęło, ale skończyło się na 3 osobach, czyli to 3 osoby docelowo, 3 praktyków uczyło mnie tego, jak mam się po wykresie poruszać. Poprosiłem ich, jedni zgodzili się od razu, inni troszkę mniej chętni byli do tego, żeby mnie uczyć, ale ostatecznie się udało i w taki sposób właśnie zdobyłem wiedzę, jaką posiadam. Potem oczywiście tą wiedzę w ramach własnej praktyki ćwiczyłem, udoskonalałem, nawet nie tyle, że ją rozbudowywałem, bo ta wiedza już była dobra na samym początku, natomiast to ja często wydawało mi się, że ja już wiem wszystko, a okazywało się ostatecznie, że wiem jeszcze za mało. Muszę tą wiedzę ćwiczyć, tak jak nie wiem, lekarz odbywa praktykę, tak? On już nauczył się wszystkiego, teraz potrzebuje praktyki, żeby ćwiczyć swoją wiedzę, zanim będzie dalej przechodził dalej ze swoim doświadczeniem. Katarzyna. Uwielbiam Twoje analizy, dziękuję, życzę zdrówka. Pytanko, czy Twoim zdaniem Twoja analiza złota może przełożyć się na ETF-y? GDX, GDXJ, dziękuję. Wiesz co, nie mam zdania na ten temat. Nie mam zdania, jak moja analiza złota może przełożyć się na ETF-y. Po prostu. Nie mam zdania. Przechodzimy dalej. Dalej. Kuzuk, Żuk. Jurek, a jakie perspektywy widzisz dla złota na koniec 2021 roku? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Wiecie, to jeszcze raz powtarzam. Analiza ceny w czasie, bo zobaczcie, ja robię tylko analizę ceny. Nigdy nie podaję tak naprawdę wartości, kiedy to się ma wydarzyć, tylko co do wartości, ile ma wynieść dana powiedzmy, wartość docelowo. Ale nigdy nie podaję kiedy, ponieważ nie wiem, jak wyznaczyć, nie potrafię wyznaczyć ceny w czasie. I ja wiem o tym, że istnieją takie metody, tylko że po prostu ja ich nie znam, tylko że są to tak na tyle trudne i skomplikowane metody, że powiem Wam szczerze, że też nie poznałem do tej pory osoby, która się w tym potrafi poruszać. Także i cały czas szukam takiej osoby, jeżeli znajdę, to będzie świetnie, natomiast jeszcze nie znalazłem. Także pytanie o czas, w związku z czym perspektywy na 2000, oczywiście mogę powiedzieć, co mi się wydaje, ale to jest nieprofesjonalne, to nie będzie to po prostu odpowiedź profesjonalna, a to nie o takie chyba Wam tutaj odpowiedzi chodzi. Następne pytanie. Dziękuję za analizę. Mam pytanie co do omawianej dzisiaj korekty. Jaka prędzej czy później odbędzie się na Bitcoinie? Jaki może być czas trwania takiej korekty? Czy jest to w ogóle do określenia? I nie chodzi mi konkretnie, ile dni może trwać. Chodzi bardziej o to, czy wystarczy, że jakiś walor osiągnie dane targety cenowe nawet w krótkim czasie, na przykład w tydzień, czy musi to potrwać miesiąc, 2 lub więcej czasu. Z góry dziękuję za ewentualną odpowiedź. Więc tak, nie ma znaczenia kwestia czasu. To znaczy może być rzeczywiście tak, że ta korekta mogłaby się odbyć w ciągu, nie wiem, na przykład 2 tygodni. Już nie chcę mówić, że jednego dnia by się stało to, no bo to... Ale dobra, dam wam taki przykład z rynku złota teraz. Zobaczcie, dam wam taki przykład z rynku złota. I teraz popatrzcie. Korekta. Tutaj widzicie? Tutaj jest korekta. Dokładnie w tym miejscu. Czyli tu mieliśmy impuls, tu się zaczęła korekta. Ona zaczęła się w czerwcu 2016 roku, a skończyła dokładnie w sierpniu 2018 roku. Trwała 2 lata. Ta korekta trwała 2 lata w złocie. Teraz tak, jej bliźniacza korekta, która przyszła, to była ta korekta. Dokładnie ta. I ta korekta trwała, to jest interwał dzienny, raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 6 dni, tydzień. Także jeżeli chcecie, to udowodnię wam, że zakres tych korekt był identyczny. Ta, która trwała 2 lata. Ona się skończyła tutaj, ale jej największy ruch był tutaj. Teraz zobaczcie. Ta korekta miała równo 100% poprzedniej, czyli dostaliśmy ten 1:1 układ w ciągu tygodnia. Także to jest moja odpowiedź na pytanie. 2 lata, tydzień. 2 lata, tydzień. Ok? Są takie rzeczy możliwe, mało tego, są to rzeczy, które są zupełnie naturalne. To są rzeczy zupełnie naturalne. Zdarzają się bardzo często i to było niedawno. To się działo na moich oczach, ta sytuacja tutaj, ten zjazd. Dobra, dalej. Tomek Gwiazdka. Zaraz, ale czy korekta pędząca nie jest tylko rodzajem korekty płaskiej, takiej, która delikatnie przybija szczyt? Statystycznie korekty takie powinny mieć strukturę 3, 3, 5. Nie, bzdura. Taka moja odpowiedź. Korekta pędząca nie jest odmianą korekty płaskiej. To jest zupełnie inna korekta o zupełnie innej strukturze i wcale nie musi delikatnie wybijać szczytu. Wcale nie musi. Może to być zdecydowanie silne, dynamiczne i mocne wybicie przez szczyt. Dobra, dalej, leci łapka za świetny materiał. Dziękuję, skoro mówisz, że korekta na ETH jest możliwa, na ETH, i jeśli pojawi się struktura wewnętrzna zapowiadająca spadki, to do jakich poziomów jest najbardziej możliwa? Dobra, sprawdzamy ETH. W ETH będzie trochę inaczej, tak? Bo ETH robi zupełnie inny układ. Tam zobaczcie, jeżeli to jest cały nasz swing, tylko właśnie tutaj trzeba, ja musiałbym więcej chyba uwagi na to poświęcić, ponieważ nie wiemy, trzeba zobaczyć, gdzie tu jest dołek. Czy dołek jest tutaj? Czy dołek jest tutaj? A, widzicie, jednak dołek jest tutaj. Tu jest dołek, czyli jakby impuls rozpoczął się w tym miejscu. Nie w tym, tylko w tym miejscu. No dobra, no ale nawet jeśli, to tak najprościej odpowiadając na twoje pytanie, dokąd mogłaby dotrzeć korekta? No to korekta mogłaby dotrzeć do minimum 50% impulsu. To jest zadanie zawsze korekty wyższego rzędu. Zrobić minimum 50%, czyli w tym przypadku $630, $509, a nawet $446. Z tym, że mierzymy to przy założeniu, że to już jest koniec impulsu, a my nie wiemy jeszcze, czy to jest koniec impulsu. Także rzeczywiście faktycznie lepiej poczekać, aż ten impuls się ewentualnie zakończy, bo wtedy będzie wiadomo, dokąd mierzyć. Póki co jeszcze nie mamy potwierdzenia, że się zakończył. Dobra, no dalej. Rafał Cech. Panie Jurku, ale przy BTC bierze pan pod uwagę korektę po hossie z 2017 roku, czyli takie spadki powinny być po hossie z 2021 roku, a nie teraz. Bierze pan to pod uwagę. No dobra, chwileczkę. A co to znaczy po hossie z 2021 roku? Skąd my wiemy, skąd wy wiecie, że nie wiem, na 2021 rok jest przewidziana hossa jakaś? No oczywiście można przyjąć, że teraz mamy tą hossę, tak? Że to jest, że to tak zostało ujęte w słowa na 2021 rok, ale oczywiście, że to mówimy teraz, no bo to już jest 2021 rok, tak? Właściwie te ostatnie świece to jest ta hossa. No dobra, no ale tutaj szukając logiki w tym, to czy takie spadki powinny być po hossie z 2021 roku, a nie teraz? No to właśnie możliwe, że za chwilę będziemy po hossie z 2021 roku, czyli właśnie teraz. Tak to zrozumiałem. Nie wiem, czy ta odpowiedź jest spójna co do tego pytania, które się pojawiło. Mariusz Sobiesierski. Podbijam, czy taka korekta 80% nie powinna przyjść po tak zwanym pęknięciu bańki. Chyba że zakładamy, że to już szczyt i koniec hossy. No tak, dokładnie. Czyli ta korekta powinna przyjść po tak zwanym pęknięciu bańki. Prawdopodobnie zostanie to nazwane pęknięciem bańki znowu i rozpoczęciem korekty. No jeżeli ktoś uzna, że... Tylko, że wiecie, teraz to już nie będzie korekta, która będzie dramatem, ona po prostu będzie jakby przewidziana, została przewidziana. Wcześniej nie było podstaw do tego, żeby przewidzieć zachowanie i głębokość tej korekty. Teraz jakby mamy punkt odniesienia do tego, żeby rzeczywiście ta korekta, oczywiście kto nie wie jaka, to mówimy o tej korekcie, że ta korekta zostanie powtórzona, to jest naturalne. Tego wiemy, że możemy się tego spodziewać. Wcześniej nie wiedzieliśmy, że możemy się tego spodziewać. Teraz już wiemy, że możemy się tego spodziewać. Więc jak już ta bańka pęknie, tak, jeżeli jakbym miał teraz tym językiem się poruszać, to gdy ta bańka pęknie, po hossie w tej chwili w 2021 roku, tak, czyli gdy ta hossa się skończy, to dostaniemy tę właśnie korektę. Także tak wygląda moja odpowiedź. Robert Lew. Super, że jesteś, Jurek. Czy na dominacji nie dość, że mamy podwójny szczyt, to nie buduje się przypadkiem formacja gwiazdy wieczornej na interwale tygodniowym przy RSI powyżej 70. Dobra, czyli tak, wchodzimy w dominację, buduje się interwał tygodniowy, zobaczymy, dobra, RSI 70, formacja gwiazdy wieczornej. Sprawdzimy. Bitcoin, dominacja. No może być to gwiazda wieczorna, ale jeszcze nie jest. Dopiero będziemy wiedzieli tak naprawdę za kilka dni, czyli w poniedziałek rano się dowiemy, czy to jest gwiazda wieczorna. I rzeczywiście można byłoby to uznać za formację i rzeczywiście tak, RSI jest 7, no było 70 może, tak, nie jest, ale było przez chwilę 70. W tej krótkiej chwili nawet właściwie nie ma potrzeby czekania do formacji tutaj, do tej formacji, którą opisałeś, dlatego że tutaj już właściwie pojawiła nam się formacja spadającej gwiazdy. O tutaj, widzisz, to jest formacja spadającej gwiazdy sama w sobie, także niekoniecznie trzeba czekać aż na gwiazdę wieczorną i to z takim typowym false breakiem, czyli wybicie wierzchołka, powrót silny, dynamiczny pod spód, czyli jest szansa na to, że rzeczywiście mogłyby nam się tutaj role odmienić. Ale czy tak będzie? No są to pewne układy wskazujące. Nie chciałbym przesądzać, dlatego że też jest tak z reguły, że jak cena mimo wszystko dojeżdża do poprzedniego wierzchołka, to praktycznie zawsze jest tutaj jakieś zatrzymanie. Bardzo rzadko przechodzi dynamicznie przez wierzchołek. Bardzo często jest tak, że mimo wszystko tutaj cena zatrzymuje się na chwilę i gdzieś tam robi jakąś korektę i potem w drugim uderzeniu już przechodzi przez ten wierzchołek, który póki co stanowił opór tutaj dla wzrastającej ceny. Po przebiciu ewentualnie będzie stanowił jako wsparcie dla tej ceny, gdyby ona wracała w formie korekt. Ale rzeczywiście no, jest tutaj formacja, jest nadciągnięte RSI. No, zobaczymy, czy ta formacja nie zadziała tylko przypadkiem tak, że tutaj właśnie wykona korektę. Czyli mamy formację, będzie korekta i potem znowu jazda do góry. Tak to wygląda. No i to chyba wszystkie komentarze, które sobie wybrałem do tego, żeby odpowiedzieć dzisiaj na nie Wam tutaj publicznie. Także jeszcze raz powodzenia w handlu i w takim razie do jutra.